Jest ze mną Krzysztof Łukasik, reprezentant Polski, reprezentuje barwy JBG2. Krzysztofie, jechałeś pierwszy raz chyba w Połczynie, tak? Tak, to prawda. Zazwyczaj startujemy w zawodach, które odbywają się na południu kraju. Te wycieczki na północ są raczej sporadyczne. No tak się składa, że kolarstwo górskie raczej kojarzone jest z górami, więc okazji do pościgania się na Pomorzu Zachodnim jest mało. No właśnie, i jechałeś niedawno w Austrii, zająłeś bardzo wysokie miejsce. Jak teraz porównasz trasę austriacką z trasą połczyńską po Szwajcarii połczyńskiej? Trudność, chodzi mi o trudność. Tak. No to szczerze muszę przyznać, że akurat ta trasa, porównując trasę dzisiejszego wyścigu do trasy w Austrii, nie była dzisiejsza trasa wcale prostsza. Oczywiście, co warto zaznaczyć, tydzień temu w Austrii ścigaliśmy się na wyścigu XCO, dzisiaj mieliśmy maraton. To dwie inne dyscypliny, aczkolwiek jeśli chodzi o jakieś aspekty techniczne na trasie, to dzisiaj nie było wiele łatwiej. Kilka tych stromych ścianek naprawdę sprawiało pewne trudności i trzeba było być skoncentrowanym, żeby nie popełnić jakiegoś błędu. Zgadza się i na zjazdach również, bo technikę trzeba mieć dobrą. Tam są różne warunki, są trochę liści, jest czasem trzeba uważać, prawda? Stromo. Tak, to prawda. Do tego jest jeszcze sucho, więc przy okazji jest sypko, więc no łatwo jest popełnić błąd i gdzieś wylecieć poza. Akurat tak trafiliśmy, że mamy taką temperaturę, bo czasem jest bardziej na odwrót, jest tak, że jest wilgotno i te trasy są troszeczkę bardziej błotniste, akurat teraz były bardziej suche. Powiedz Krzysztof, co przed tobą? Jakie starty przed tobą jeszcze w tym roku? Tak naprawdę sezon nadal się rozkręca i takiego poważnego ścigania mamy jeszcze bardzo dużo. Przed nami krajowe czempionaty zarówno w cross country, jak i w maratonie MTB. To takie, jak tutaj wspominał Kuba, Mistrzostwa Polski cross country odbędą się w Boguszowie, natomiast Mistrzostwa Polski w maratonie w Srebrnej Górze. No oprócz tego jeszcze Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata w cross country, Puchary Świata, sporo zagranicznych wyścigów. Także wiem, że twoja przygoda z kolarstwem nie trwa długo, bo ty chyba późno zacząłeś. Tak, to prawda. W zasadzie to nigdy nie spodziewałem się, że uprawianie sportu będzie moim pomysłem na życie. W którym roku życia zacząłeś uprawiać tą konkretnie dyscyplinę? Tak naprawdę to kończąc szkołę średnią poszedłem na studia i raczej wyobrażałem siebie w bardziej konwencjonalnym zawodzie. No natomiast wszystko tak się potoczyło, że tak naprawdę. Uprawiałeś inny sport, jakiś wytrzymałościowy, czy? Zawsze byłem osobą aktywną. No natomiast zawodowo żadnego sportu wcześniej nie uprawiałem. Masz duże rezerwy jeszcze, bo twoi koledzy wcześniej zaczynali, ty dopiero zacząłeś niedawno, a już takie rezultaty, więc twój organizm jeszcze ma chyba duży potencjał. Bardzo w to wierzę i to motywuje mnie do dalszej pracy. No i pozwala wierzyć w to, że coś tam jeszcze we mnie drzemie. Kolega bardzo chwalił współpracę z tobą, mówił, że dużo mu pomogłeś na tej trasie. Współpracujecie często ze sobą? No na takich maratonach MTB owszem. Rywalizacja podczas wyścigów XC wygląda trochę inaczej, bo tam każdy skupia się na sobie i jedzie się bardziej indywidualnie, natomiast w przypadku takich maratonów MTB warto jest czasem jechać z kimś, dlatego żeby na takich przelotowych odcinkach móc utrzymać komuś koło, no i oszczędzać te siły, które w perspektywie całej rywalizacji mogą być istotne. To zapytam na koniec, już totalnie na koniec, bo zaraz ceremonia wręczenia nagród. Czy wrócisz za rok do Połczyna z przyjemnością, czy raczej będziesz omijał to miejsce? Jeśli kalendarz na to pozwoli i organizacja wyścigów w przyszłym roku będzie podobna jak w tym, to byłoby bardzo fajnie.